Czy w okolicach Gorzyc spadła awionetka? Zgłoszenie o znikającej w drzewach dymiącej maszynie odebrali wczoraj wieczorem strażacy. Niczego jednak nie znaleziono. W działania zaangażowana była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 17:40, że w miejscowości Czyżowice doszło do wypadku najprawdopodobniej awionetki. Zgłaszający nie był w stanie sprecyzować, gdzie dokładnie miało dojść do zdarzenia. W ten rejon natychmiast zostali wysłani policjanci. Na miejscu pracowali także strażacy ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Został zadysponowany śmigłowiec Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, którzy szukali obiektu latającego, który mógłby ulec wypadkowi. Ta akcja poszukiwawcza trwała do późnych godzin nocnych. Nie potwierdziliśmy, aby to zgłoszenie polegało na prawdzie. Jak podkreślają służby, zgłoszenie to było w dobrej wierze. Każde z nich jest traktowane poważnie.